smakkujaw.pl. Pyszna sałatka z łososiowym kabanosem. Przyrządzę dzisiaj rewelacyjną sałatkę łososiową, serwowaną z sosem śliwkowym. My zrobimy to w sposób nieco inny, dzisiaj tą sałatkę, bo wykorzystamy wędzone kabanosy z łososia, które są fantastyczne w smaku. Sos śliwkowy przyrządzimy z 20 deko śliwek suszonych. Dodamy garść rodzynek, mamy tutaj już namoczone, i solidną garść płatków migdałowych. Nasz sos doprawimy świeżo zmielonym pieprzem. Potrzebny będzie jeszcze sałata. Tutaj mamy gotowy miks sałatowy. Najpierw zabieram się za przyrządzenie sosu śliwkowego, a zatem kroję śliwki tak mniej więcej na 3 części. Najpierw robimy sos z tego względu, że on musi się troszeczkę podgotować, a potem przestygnąć. Śliwki mamy już pokrojone. Przerzucamy do miseczki. Do rondelka wrzucamy śliwki. Zalewamy wodą. Dorzucamy rodzynki. Gotujemy do momentu, jak śliwki puszczą odrobinę soku i troszeczkę się rozgotują. Sos się gotuje, a ja w międzyczasie pokroję nasze pachnące i pyszne kabanosy łososiowe. Robię to mniej więcej na takie kawałeczki. Łosoś w postaci takiego kabanosu jest naprawdę fantastyczny i świetnie komponuje się z sosem śliwkowym. Pokrojone kabanosy przerzucamy do naszej misy z sałatą i wracamy do sosu. Nasz sos już zgęstniał, śliwki się częściowo rozgotowały, a zatem wyłączam gaz, wrzucam płatki migdałowe, część oczywiście, i przyprawiam świeżo zmielonym pieprzem. Wszystko przemieszam i zostawię do przestygnięcia. Teraz na suchej patelni uprażę pozostałą część migdałów. One wtedy uwolnią naprawdę swój fantastyczny smak i doskonale przyozdobią naszą sałatkę. Przesmażamy je do momentu, jak uzyskają kolor taki złotowo-brązowawy. Nasze migdałki nabrały już pięknego koloru, cudownie pachną, a zatem wyłączamy gaz i zdejmujemy z patelni, aby odrobinę przestygły. Wszystkie składniki mamy już gotowe, a zatem dokładam sos do naszej sałaty z łososiem. Ja próbowałam ten sos poza wizją, on jest po prostu rewelacyjny, świetnie pasuje do wędzonego łososia. Teraz to wszystko przemieszam, o, żeby się tak dokładnie połączyło. Nasza doskonała sałatka jest już gotowa. Na koniec posypuję prażonymi płatkami migdałowymi. Zaręczam, że to jest naprawdę rewelacyjna sałatka. Ona świetnie sprawdzi się nawet na najwykwintniejszym przyjęciu. Doskonała kompozycja składników, a więc wędzonego łososia, w zasadzie kabanosów łososiowych, z sosem śliwkowym, który jest bardzo popularny na Kujawach, z płatkami migdałowymi. Jest wręcz niesamowite, rewelacyjnie smakuje. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.